podsumowania wydarzeń sportowych, wyniki, tabele, wywiady, obornickie wiadomości sportowe. Oglądajcie w Kameralnej TV. To był udany weekend dla Sławomira Irackiego, na co dzień trenera klubów MMA w Obornikach i Murowanej Goślinie. Sławek wygrał międzynarodowy turniej grapplingowy w Niemczech Naga. W pierwszej walce turnieju pokonał doświadczonego zawodnika posiadacza czarnego pasa z trzema belkami. Finał zakończył w 30 sekund na podstawie tzw. skrętówki, czyli dźwigni najczęściej na stopę. Sławek przywiózł do Obornik kolejny pas i z dumą reprezentuje MMA Oborniki. Walka od początku w sumie układała się na moją korzyść. Złapałem dźwignię skrętową. Brazylijczyk nie chciał tego odklepać, ale po dwóch minutach pod koniec rundy skapitulował i musiał się poddać. Każdy, kto jest w tym sporcie, dobrze wie, że Brazylijczycy nie klepią dźwigni na nogi. W finale walczyłem z mocnym facetem z Cypru, ale ta walka już od początku poszła w moją stronę. Na samym początku złapałem dźwignię skrętową. Przeciwnik, podejrzewam, że widział moją walkę z Brazylijczykiem, także ten odklepał od razu i walka trwała może z 30 sekund i pas przyjechał do Obornik. Nie jest to mój pierwszy pas, aczkolwiek ten pas smakuje trochę inaczej właśnie przez tą walkę z Brazylijczykiem. Brazylijczyk, czarny pas, trzy belki na czarnym pasie. To już jest bardzo ładny skalp i też nie ukrywam, że chciałem pokazać młodzieży w naszych klubach, że rekordy nie walczą, pasy nie walczą, wszyscy mamy dwie ręce, dwie nogi, a u nas w klubie jest bardzo wysoki poziom i możemy wygrać z każdym, co pokazałem, wygrywając z takim Brazylijczykiem. Dlatego to mówi samo za siebie, mamy bardzo wysoki poziom. Patryk Stoliński po trzech bardzo ciężkich walkach przywiózł brązowy medal. To jest bardzo duży sukces, tym bardziej, że startował w wyższej kategorii wagowej. A już dzisiaj zapraszam Was wszystkich przed telewizory. 12 listopada, Filip Czołg stawowy kontra Marcin Sianos. Bardzo mocna walka, waga ciężka, duże grzmoty. Także zapraszam, Polsat Sport, kibicujemy, Team Czołg. Po kilku porażkach z rzędu, zwycięstwo i to od razu bardzo wysokie, odnieśli piłkarze nożni Sparty Obornicki. Podopieczni Sławomira Dyzerta aż 7-0 pokonali Spartę Szamotuły i zdobyli cenne 3 punkty. Czy to zwycięstwo będzie początkiem marszu Sparty w górę tabeli? Kibice przekonają się o tym już 23 października, kiedy to Oborniczanie podejmować będą wicelidera tabeli drużynę Wiary Lecha. Trenerem zawodników Wiary Lecha jest były napastnik Sparty Łukasz Kubiak. Bramki dla Sparty w Szamotułach zdobywali Patryk Wierzbicki 3, Marcin Kowalczyk 2, Norbert Jabłoński i Marcin Kaźmierczak po jednej. Kolejnej ligowej porażki doznali piłkarze nożni Orkanu Obiezierze, przegrywając aż 2-7 na własnym boisku z Sokołem Duszniki. Była to już czwarta porażka w sezonie i nie takich wyników spodziewali się kibice oraz zarząd klubu. Orkan z dorobkiem 6 punktów zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Nie zwalniają tempa piłkarze nożni Rożnowi Rożnowo. Podopieczni Mariusza Szyszki tym razem pokonali Golnicę Ryczywą aż 5-1. Po 8 kolejkach spotkań zespół z Rożnowa z dorobkiem 20 punktów zajmuje pierwsze miejsce w tabeli A-klasy. Bramki dla Rożnowi zdobywali Robert Sołowiej 3, Kamil Andrzejewski i Michał Wawszczak. Za tydzień lidera czeka trudne spotkanie z LKS Lipa, której trenerem jest Mariusz Drewicz. Mariusz Drewicz zna zarówno Mariusza Szyszkę, jak i kilku podstawowych zawodników Rożnowi, z którymi pracował w przeszłości w Sparcie Oborniki. Czwartej ligowej porażki w sezonie doznali szczypiorniści Sparty Oborniki. Tym razem w pierwszym meczu w sezonie przed własną publicznością Oborniczanie przegrali z wiceliderem tabeli Gwardią Koszalin 33-23. Zespół z Koszalina szybko wyszedł na prowadzenie i już do przerwy prowadził 17-8. Młody zespół z Obornik nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z doświadczonymi zawodnikami Gwardii. Bramki w tym spotkaniu zdobywali Jan Czaprański i Kacper Machalica po 5, Jakub Muszyński 3, Maciej Majkowski 3, Konrad Paulus, Maciej Łesek po 2, Filip Kwiatkowski, Hubert Narożny, Szymon Ratajczak po 1.
Szczypioniści Sparty to w większości juniorzy, którzy dopiero uczą się seniorskiej piłki. 23 października podopiecznych Jacka Okpisza czeka mecz o tak zwane 6 punktów, bowiem Spartanie zmierzą się z KPR Elbląg, który w tym sezonie zdobył tylko jeden punkt. Jeżeli Sparta myśli o realnym utrzymaniu na tym poziomie rozgrywek, koniecznie musi to spotkanie wygrać. Przygotowujemy się do kolejnego ważnego meczu. Wszystkie są dla nas ważne, ale ten, ponieważ zespół, z którym się zmierzymy w najbliższym czasie, ma jeden punkt. Czy jest w naszym zasięgu? Myślę, że jakbyśmy byli w pełnym składzie, to tak. Natomiast i tak będziemy walczyli tak jak w każdym meczu i na tyle, na ile chłopacy potrafią. Przygotowujemy się bardzo mocno do tego zespołu. Zobaczymy, w jakim składzie pojedziemy, bo męczą nas troszeczkę kontuzje, szczególnie u starszych zawodników, na tych, na których ciężar jak gdyby w tych rozgrywkach miał spoczywać. Ale tym się nie przejmujemy. Każdy mecz jest dla nas czymś nowym. Realizujemy swoje zadania. Raz wykonujemy je lepiej, raz gorzej. Ale cały czas staramy się doskonalić te umiejętności. Przed tym zespołem, tak jak mówiłem na samym początku sezonu, budujemy go z myślą, żeby za 2-3 lata był lepszy. Jak to będzie, ilu zawodników uda nam się utrzymać, ilu robi postępy, a niektórzy młodzi zawodnicy robią bardzo duże postępy. Także to czas pokaże. Celem jest przede wszystkim utrzymanie się. Jeżeli się uda zdobyć jeszcze więcej punktów, no to będziemy się cieszyli. Na razie nie robimy żadnej tragedii. Wiemy, jak gramy, jaki posiadamy potencjał, na ile kontuzje nam przeszkadzają w osiąganiu dobrych celi, ale na pewno nie będziemy się tym przejmowali. Cieszę się na razie, że zawodnicy podchodzą z pełnym zaangażowaniem do swojej pracy. 16 października na stadionie przy ulicy Obiezierskiej w Obornikach odbył się turniej piłki nożnej Żaków Postaw na Zdrowie. Organizatorem turnieju była Akademia Piłkarska Oborniki. Do Obornik przyjechało 8 zespołów z całej Wielkopolski. W turnieju Postaw na Zdrowie zagrały takie drużyny jak Lech Poznań, Warta Poznań, reprezentacja Akademii Rejsa, Polonia Środa, Red Box Suchy Las, UKS AS Czempin oraz dwie drużyny Akademii Piłkarskiej Obornik. Zawodnicy wszystkich zespołów zaprezentowali bardzo wysoki poziom, a gra w piłkę dostarczała im wiele radości. Po zakończeniu turnieju były pamiątkowe koszulki oraz posiłek regeneracyjny. Turniej w Obornikach finansowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i rozegrany pod patronatem burmistrza Obornik Tomasza Szramy. Jest to projekt Postaw na Zdrowie w ramach działań profilaktycznych i zdrowotnych. Akademia Piłkarska Oborniki wystawiła dzisiaj dwie drużyny. Rywalizacja trwa na 4 boiskach. Gramy, bawimy się i mam nadzieję, że z pożytkiem dla wszystkich, dla naszego zdrowia, zgodnie z hasłem tego turnieju Postaw na Zdrowie.